Dzień dobry, dzisiaj zupa rybna w pomidorach. Zupa rybna w pomidorach. Tutaj mam wędzoną rybę, podwędzaną, sos rybny, bób. Ja mam mrożony, wy możecie dać świeży, albo w puszce, też się nadaje. Pomidory w puszkach, sól, pieprz, olej, tymianek. Olej, liść laurowy oraz czosnek, tutaj pomidorki w puszce koniecznie. I ogórek, ogórek zielony, ogórek oraz por. Do tego jeszcze potrzebujemy skórkę, startą skórkę z całej cytryny oraz bulion. Bulion i tutaj, jeżeli chodzi o bulion, to 600 ml bulionu rybnego lub warzywnego. Tak, to jest bardzo ważne. Możecie dać również drobiowy. To też tutaj nie ma problemu. Słuchajcie, no ale wiadomo, że najlepsze są te dwa, więc ja dałam warzywny. Potrzebujemy nagrzać w naszym naczyniu oliwę. Oliwa najlepiej z oliwek, dwie łyżki takie spore. Ta zupa będzie dzielona na cztery porcje, także fajna, fajna zupa. Naprawdę zostańcie i zobaczcie sami. Dodajemy teraz na samym początku liść laurowy oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Na samym początku naszej rybnej zupki. Słuchajcie, ja mam tendencję do tego, że zdrabniam rzeczy opowiadając, także no, niektórzy to lubią, niektórym jest to przeszkadza. Ja po prostu już tak mam. Bardzo lubię się w ten sposób odżywiać. Wrzucamy teraz tymianek. Wrzucamy tymianek. I oczywiście tyle, ile wszystkiego dodaję. Te cztery gałązki tymianku. Mniej więcej. Dodajemy teraz jeszcze porę. Jak zdążyliście zobaczyć, za każdym razem, gdy coś dorzucam do naczynia, staram się to wszystko przemieszać. Tak, mieszamy sobie i jakąś tam chwilę musimy to podsmażyć w tym właśnie garnku, którym będziemy wykonywać zupę. Zupę rybną w pomidorach. Tak, i teraz będziemy dalej nam tworzyć. Dodajemy pomidorki z puszki. I tutaj dużo będzie, bo aż dwie puszki pomidorów. Dwie puszki pomidorów. Ta zupa musi być taka, wiecie, taka gęsta, taka pyszna jednym słowem. Naprawdę przepyszna zupa pomidorowo-rybna. Ale tutaj bardziej wyczuwalny jest smak ryby. Dużo ma białka, dużo fajnych rzeczy. Słuchajcie, dużo jest pomysłów na zupy rybne. Jeżeli się lubicie w tych zupach, spróbujcie ten przepis. Będzie mi niezmiernie miło. No i dajcie znać, co sądzicie oczywiście. Dolewamy teraz bulion warzywny. Słuchajcie, ja tym razem mam bulion warzywny z kostki. To, że się dodaje coś z kostki, to nie znaczy, że jest niezdrowe, bo raz na jakiś czas można, tylko proszę Was, dla Waszego zdrowia zaglądajcie na skład. Patrzcie, wybierajcie w sklepach produkty, które mają jak najmniejszą zawartość tych niezdrowych rzeczy, no bo to jednak, wiecie, wszędzie coś jest. Wszędzie coś jest, także sprawdzajmy, czytajmy składy. Dodajemy teraz bób. Bób mrożony. Dodajemy, mieszamy oczywiście tutaj za każdym razem. Ja to już tyle razy wspominam, ale wspominać będę za każdym razem, że sprawdzajmy, mieszajmy, znaczy się, i sprawdzajmy, czy nie przywarło nam to właśnie do dna garnka. Tutaj jak widzicie, zupka już się nam
prawie ugotowała. Przykryliśmy i gotowaliśmy około 15-20 minut do tego, aby warzywa były już, żeby były warzywa już miękkie. Dodajemy naszą wędzoną rybę. Tutaj jest ryba, ja podam Wam, jak to jest po polsku. U mnie jest to haddock. Jest to obojętnie jaka ryba, podwędzana, wędzona, żeby była. Jeżeli macie jakąś inną rybę, na przykład obojętnie jaką, to troszeczkę dłużej pogotujcie z tego względu, żeby się ugotowała, bo wędzona to raz, dwa i już gotowa. Jak widzieliście, dodałam teraz dwie łyżki sosu rybnego. Oczywiście trzeba zamieszać. No i w tym przypadku również za chwilę będziemy dogotowywać do miękkości. Dodajemy surowego ogórka ze skórką. Tak, dobrze widzicie. Tu fajne połączenie. Na pewno takiego połączenia nie znaliście, więc to będzie również dla Was jakaś nowość. Mieszamy. I ostatni składnik, którego nam brakowało, jest to otarta skórka z cytryny. Mieszamy całościowo i teraz parę minut musimy zagotować jeszcze dłużej, żeby esencja tego całego wywaru się połączyła i stworzyła nam fenomenalny smak zupy rybnej. Dodajemy jeszcze dla lepszego smaku oczywiście przyprawę. I tutaj pod koniec samego gotowania zawsze przyprawiamy z tego względu, że żeby nie przesolić, żeby nie przeostrzyć przyprawami, żeby nie zepsuć smaku. Lepiej później na talerzu dodać niż żeby ten smak był przesolony. Tak. A pamiętajcie, że dodawaliśmy wcześniej bulion, który też już ma swój wyrazisty smak. Mieszamy, tutaj już podaliśmy tylko i wyłącznie pieprz. Może trzeba będzie dodać soli, ale w tym przypadku nie była ona konieczna. A tu już potrawa jest skończona. Życzę Wam smacznego. Oczywiście napiszę Wam, ile składników i jaka kaloryczność danej potrawy. Smacznego. Do zobaczenia. Pa, pa.